natrętna wiedźma Scylla siedziała w jaskini czaszek i ogarniała ją coraz większa złość. I wtedy właśnie do skrzynki na listy wpadł ilustrowany katalog podróżniczy dla czarownic. Podstępna myśl przyszła jej do głowy, gdy ujrzała tropikalną wyspę. Tymczasem troll Hugo powrócił do domu i stwierdził, że Hugolina wraz z dziećmi zniknęła. Hugo domyślił się, że musi to mieć związek z ohydną wiedźmą Scyllą. Pobiegł więc do jaskini czaszek. Gdy jednak przybył do jej pieczary, nikogo tam nie zastał. Dopiero ujrzawszy katalog, uświadomił sobie, co się stało. Niewiele myśląc, Hugo wskoczył do samolotu i poszybował na południe, w kierunku tropikalnej wyspy, na której Scylla uwięziła jego rodzinę. Scylla już tam na niego czekała. Weszła w komitywę z Don Croco, byłym władcą tropikalnej wyspy. Och, co to za ananas? I właśnie wtedy Hugo spotkał dwóch nowych przyjaciół. Cześć, jestem Fernando, a to jest bananówka. Nie martw się, pomożemy ci. Tak oto zaczęły się fantastyczne przygody Huga i jego przyjaciół na wyspie tropikalnej. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo przeserdecznie. Ja nazywam się pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Hugo Tropikalna Wyspa 1. Dla osób niewtajemniczonych bądź urodzonych pod kamieniem, czym jest Hugo Tropikalna Wyspa 1? Pewnie się zapyta nikt albo tam parę osób. Otóż Hugo Tropikalna Wyspa jest to gra, w której jest zbiór minigierek, które pierwotnie były w telewizyjnym programie na Polsacie, który bardzo często leciał w sobotę bodajże o godzinie 9 albo o godzinie 10, nie pamiętam, albo może nawet o godzinie 8 rano. W każdym razie jest to gra, która ma dokładnie dwa zakończenia. Pierwsze zakończenie jest takie, gdzie ratujemy Hugolinę i dzieci i mamy najlepszy z możliwych endingów. A drugi to jest ending bardziej prawdopodobny jak na moje umiejętności grania w tę grę oraz moje szczęście, czyli ending na zasadzie, że nie uratujemy Hugoliny i dzieci, generalnie skończymy grę z bardzo złym i smutnym wynikiem. Tak, bo wynik może również być smutny, nie musi być on radosny na zasadzie, że kurde zdobyłem Mount Everest czy inne tego typu rzeczy, okej? Dobra, tak więc tak, mamy tutaj zbiór, a raczej zestaw czterech minigierek, ponieważ to są główne minigierki. Aby uwolnić Hugolinę i dzieci, musimy wzlecieć ponad dżunglę i dostać się na szczyt wulkanu, na którym uwięzili je Scylla i Don Croco. Dokładnie, dokładnie tak, wyjąłeś mi to prosto z ust, Hugo. W każdym razie, w tych tutaj na pewno minigierkach można uratować Hugolinę i dzieci, tak więc mamy tylko na dobrą sprawę raz, dwa, trzy szanse. Tutaj mamy taką... Chcąc zostać królem dnia, musisz pokazać, że potrafisz podążać za bananówką. Małpka wskaże ci drogę, obserwuj ją uważnie i patrz, gdzie skacze. Tak, dobra, tutaj to jest bardziej taka minigierka na rozluźnienie się i to samo tutaj. Tak więc no co... Myślę, że zaczniemy sobie od kultowej minigierki już, a mianowicie Hugokopter. Hugolinę i dzieci musimy wzlecieć ponad dżunglę i dostać się na szczyt wulkanu, na którym uwięzili je Scylla i Don Croco. Dokładnie tak, lecimy z koksem. Nie ma to tamto. Jesteśmy gotowi do lotu moim Hugokopterem. Jak jesteśmy gotowi, to na co my jeszcze czekamy? Naprzód. Lecimy z koksem. Tutaj w ogóle bananówka była, jak mogliście zauważyć. Ponieważ tak, Hugo poznaje nowych przyjaciół. Poza nim samym oraz Hugoliną i dziećmi, to mamy jeszcze Fernando oraz bananówkę. I tak jak fabuła, a raczej narrator przedstawiał, Scylla połączyła siły z niejakim Don Croco, czyli tak naprawdę byłym władcą tropikalnej wyspy. No i co? Tak jak kurde macie tutaj dosłownie tak jak w telewizji, czyli normalnie gdybyście grali w telewizji,
przez telefon komórkowy, bo kiedyś tak się grało, bo był ten cały sygnał, no to musielibyście na telefonie wciskać właśnie te oto przyciski, czyli 8, 6, 4, 2 i inne tego typu rzeczy, no nie? Inne tego typu przyciski. Oczywiście nie muszę wam mówić raczej prawdy objawionej, a mianowicie, że w tym całym śmiesznym studiu, gdzie tam był odgrywany cały ten program, to oczywiście było opóźnienie, przez co wasze ruchy nie były aż tak mocno zsynchronizowane, co raczej skutkowało tym, że rzadko kto wygrywał. Ja jestem tego żywym przykładem, ponieważ kiedyś brałem udział w znaczy nie Tropikalnej Wyspie, ale raczej w tym programie telewizyjnym i nigdy mi się nie udało wygrać i po dzisiaj mam, że tak powiem, traumę i koszmary w nocy mam dosłownie z tego tytułu. Nie mogę spać w nocy, po prostu nie zaspokoiło to mojego ego, no nie? Wiecie, o co chodzi. Oczywiście są też różne animacje śmierci, kiedy wlecimy na przykład w kamień, czy zabierze nas... albo kiedy wlecimy w tę małpę, co tam, kurde, na tym badylu leciała, a raczej chodziła. No, różne są animacje śmierci, tyle mogę wam powiedzieć. Bądźmy lepiej cicho. Chciałabym zobaczyć trola, który mnie tu znajdzie. Ogólnie do tej gry są dwa polskie dubbingi. Ten i był chyba jeszcze ten oryginalny polski dubbing. W każdym z trzech otworów jest klamka. Żeby uwolnić Hugolinę i dzieci, musisz wybrać właściwą. Okej, dobra, zobaczymy. Może mi się uda, kurde, wybrać. Mamy 1, 2 lub 3. Ale tak, ta gra ma dwa polskie dubbingi. Ja przynajmniej słyszałem, że ma dwa polskie dubbingi. Pierwszy to jest właśnie ten, który teraz słyszycie, czyli w ogóle zmienione głosy wszystkich postaci. Drugi to jest ten, który jest nam bardzo dobrze znany ogólnie w całej serii Hugo. Nie wiem, z jakiego powodu są te dwa polskie dubbingi. Przynajmniej mówię, tak słyszałem, że są. A jeżeli to jest jedyny polski dubbing, no to sorry za wprowadzenie w błąd, ale gdzieś kiedyś słyszałem, że są dwa. Ten oryginalny i ten, który jest teraz, czyli ta druga wersja. A teraz tak, mamy do wyboru trzy otwory. W każdym z trzech otworów, tak jak to powiedział Fernando, jest dźwignia. I tylko w jednym uda nam się uratować Hugolinę i dzieci. Ja strzelam osobiście, że to będzie numer 2. I wybieram. Czemu 3 wcisnąłem? Ej, ja wybierałem 2, czemu ja 3 wcisnąłem? Hugo, wiedziałam, że potrafisz to zrobić. Jest! Woo! Haha, widzicie, patrzcie, za pierwszym razem się udało. A ja, widzicie, ja byłem święcie przekonany, że ja wciskam 2, a 3 wcisnąłem. Może to było, nie wiem, zrządzenie losu, a może tak musiało właśnie być w tym momencie? No, gdybym wcisnął 1 albo 2, no to by mi się nie udało, więc w sumie... Okej. Okay. No to skoro mi się udało, no to kurde, jestem szczęśliwy, jestem kurde zadowolony, że kurde pierwsza minigierka została zrobiona elegancko. Ogólnie nie wspominałem o jednej takiej mojej złotej zasadzie, jeżeli chodzi o Tropikalną Wyspę. A mianowicie, jeżeli nie uda mi się uratować Hugoliny, na przykład gdyby mi się teraz nie udało uratować, to nie powtarzam tej minigierki, lecę po prostu dalej z tymi następnymi minigierkami. To chcę, żebyście mieli na uwadze. Ogólnie co do Tropikalnej Wyspy, wrócimy sobie na pewno kiedyś do tej gierki i nie dlatego, że zrobię po raz kolejny let's play tak jak teraz, a mam jakiś inny pomysł co do Tropikalnej Wyspy, ale tego wam jeszcze zdradzać nie będę. No dobra, lecimy z następną minigierką, czyli wspinaczka po linach, tak? Dobrze, bo tutaj mi trochę ucięło tekst. Tak, wspinaczka po linach to było. Na wierzchołku najwyższego drzewa w dżungli jest tajemna lina łącząca je z wulkanem. Musimy więc najpierw sprawdzić, czy potrafimy dostać się na ten wierzchołek. Dobra, let's go. Sprawę Huga już załatwiłam. Mogę więc wreszcie zacząć cieszyć się wakacjami i wygrzewać w tropikalnym słońcu.
Nigdy się nie opalę, dopóki Hugo nie zrezygnuje ze swoich podstępów. Podstępów? Ach, to głupi troll. Muszę się nim zająć jak należy. Posłuchaj mnie, Hugo. Na wierzchołku drzewa znajdziesz linę prowadzącą do szczytu wulkanu. Musisz się tam dostać, aby uratować swoją rodzinę. Ja ci w tym pomogę. Okej. Jak mamy się teraz wspinać? Normalnie, po polsku. A jak ty byś chciał się wspinać? Muszę chyba... Dobra. Jednak tak. Myślałem, że musiałem Enter wciskać. Ta minigierka również się pojawiła w programie telewizyjnym. No oczywiście ja tutaj będę się spamował w lewo i w prawo, bo to jest coś, co zawsze uwielbiałem za dzieciaka robić i zawsze będę robił. Oczywiście ogrywając Hugo Tropikalną Wyspę, to nie byłbym sobą, gdybym nie pozdrowił, a więc chciałbym tutaj pozdrowić Bio, który 6 lat temu, w 2016 roku, nagrywał również Tropikalną Wyspę, ale robił przy tym sobie challenge, a mianowicie tam bodajże Tabasco testował i coś jeszcze, chyba chrzan zmieszany z Tabasco i z cytryną. Coś takiego było, pamiętam. Piękne złote czasy. To wcale nie jest tak, że teraz ja chcę wejść na miejsce Bio i tutaj zrobić, kurde, pełnoprawny let's play. Mógłbym oczywiście to robić tak jak wtedy Bio, czyli jedna minigierka na odcinek. I wtedy oczywiście bardziej by mi się to opłacało, tak jakby to powiedział Nathan Marcon, bo jemu się nie opłacało robić testów, kiedy miał taką możliwość. Mógłbym oczywiście zrobić coś takiego i wtedy bym miał oczywiście, jak to się mówi, większy zarobek. No bo wiecie, to są wtedy, jak to się mówi, większe filmy. Znaczy większe filmy, Boże, co ja pieprzę? Większy zarobek dlatego, że to nie byłby jeden taki film, tylko to byłyby odcinki normalnie, ale ja wolę sobie zrobić coś takiego, jak widzicie teraz. Czyli jednym ciągiem nagrać i tyle. Mógłbym oczywiście zrobić to jako 4 albo 5 odcinków, ale nie chcę. Mam taką zasadę, to robię to taki oto sposób i tyle. A co do poprzedniej minigierki i tej minigierki, to za dzieciaka bardzo dużo ginąłem w głupi sposób, a raczej traciłem główki Hugo. No i niejednokrotnie nie udawało mi się ratować Hugoliny i dzieci, no nie? No i weszliśmy na ten wierzchołek. Patrz, ta tajemna lina przechodzi wprost nad wulkanem. Juhu! Nawet troll przechodzący na palcach nie prześlizgnie się koło nas. Mówiąc, że nie udało mi się uratować, miałem na myśli to, że po prostu niejednokrotnie... Rzadko kiedy mi się to udawało, o! W każdym z trzech otworów jest klamka. Żeby uwolnić Hugolinę i dzieci, musisz wybrać właściwą. Dobra, to już znamy. Tak więc jeszcze raz się powtórzę, już po raz ostatni. Chodziło mi wtedy, że za dzieciaka rzadko kiedy udawało mi się uratować Hugolinę i dzieci, bo po prostu miałem pecha, że... Może tam z 3-4 razy mi się kiedyś udało? No, z 3-4 razy. Dobra. Jedynka. Ty, wciskam jedynkę. Znowu to samo, kurde. Mówię jedynka, wciskam dwójka. Co jest ze mną dzisiaj nie tak? Hugo, wiedziałam, że potrafisz to zrobić. Patrzcie na to. Myślę inaczej, zaznaczam inaczej. Co jest grane? Czy to oznacza, że gdybym zaznaczył wtedy jedynkę zamiast dwójki, to raczej by mi się nie udało. Dwa zwycięstwa pod rząd. Mówi się, że głupi to ma szczęście, chociaż ja nie chcę po sobie cisnąć, bo uważam, że ciśnięcie po samym sobie jest słabe strasznie. No ale no, w tym wypadku zaryzykuję takie stwierdzenie, że głupi to ma szczęście po prostu. Dobra,
Tu już mamy za sobą te minigierki, więc teraz myślę, że polećmy po kolei. Zamknij mordę. Nałącząca jest wulkanem. Musimy więc najpierw sprawdzić, czy potrafimy dostać się na ten wierzchołek. No zamknij mordę, no! Dobra, następna minigierka. To jest... co to było? Podróża... Podążaj za małpą, dobra, bo tu tam mam na dole ucięty trochę tekst, więc... Dobra, Hugo, teraz możesz mówić. Chcąc zostać królem dnia, musisz pokazać, że potrafisz podążać za bananówką. Małpka wskaże ci drogę. Obserwuj ją uważnie i patrz, gdzie skacze. A teraz zabawimy się w małpowanie. Bananówka będzie skakać, a ty za nią. Uważaj, żeby nie skoczyć w złą stronę. No wszyscy wiemy, jak to się może skończyć. Niejednokrotnie się na własnej skórze przekonałem, jak to się może skończyć. Jak polecę w złą stronę. Teraz tak, raz, dwa, trzy. No dobra, to jest jeszcze easy, to jest jeszcze easy. Dopiero później zacznie się tak naprawdę przesrane. W sensie, że później będzie przesrane. Boże, ja nie wiem, dzisiaj mi się strasznie język plącze. Przepraszam najmocniej. Dobra, dwa w dół, trzy w dół. Trzy w dół, dwa w lewo, jeden do góry, jeden w lewo i ten, dobra. Okej, trzy w dół. No i elegancko. Teraz jeszcze ostatnia korona i będzie gites majonez ketchupes. Dół, dół, dół. Trzy w dół, jeden w lewo. Potem w górę. Tak. 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 Aha, no to jest chyba najprostsze, jakie może być. I co? A! Trzy korony mam, więc teraz ostatnia trzeba będzie zdobyć. Ajajajajaj, wiedziałem, że źle zapamiętałem. Teraz wygląda to znacznie lepiej. Nie no, spierdalaj mi z tą minigierką. Mam rage quita w tym momencie. Dobra, co mamy następne? Zbrojeni w moją niezawodną procę bananową, musimy przedrzeć się przez dżunglę i wejść na piramidę Inków, aby dostać się na szczyt wulkanu. Okej, tajemnica piramidy Inków. Aha. Coś się zdymało. O, teraz działa. I elegancko. To jest akurat coś, co ja bardzo lubiłem. To jest dosyć fajna minigierka, muszę przyznać, ponieważ tak, spacją możemy strzelać. Strzałką do góry właśnie skaczemy, tak jak teraz. I tyle. I tak naprawdę tyle. Tylko nie pamiętam, jak ja mam zejść z tej liany teraz. A, w ten sposób. I elegancko. Możemy sobie podążać dalej. Bardzo fajna, przyjemna minigierka. Soundtrackowo też bardzo ładnie wypada. I niestety, jak możecie zauważyć, kiedy raz chociaż oberwiemy,
No to wtedy tracimy główkę Hugo. Tutaj nie ma czegoś takiego, że możesz przyjąć na siebie, nie wiem, 2 obrażenia i wtedy dopiero tracisz. 2 diamenty! 1 pominąłem! Gdzie jest ten jeden? Tu jest! Skurczysyn. Dobra, próbujemy zdobyć ten diament. Ale kurde, bez życia to może być słabo trochę, wiecie? Okej, idziemy. Wypad z baru, ale jumpscare. No, gdzie jest ten jeden? A, bo mam wrażenie, że to jest coś takiego, taki dziwny system, że jak tam raz zginiesz, to te diamenty musisz od nowa zbierać. Słabe strasznie, no ale dobra. No jak tak musi być, to nie widzę innego wyjścia. Tylko gdzie jest ten pierwszy diament? U góry chyba był, nie? Nie, tu jest. Dobra. No, won. Jezus Maria, ale jumpscare. Te ptaki to jest straszny jumpscare w tej gierce. Nie wspominając o żabach, które skaczą sobie jak chcą. O, mamy następny poziom. Teraz pytanie, czy jak przejdę dalej, to ja tak będę w nieskończoność chodził, bo nie pamiętam, czy dalej była jakaś sekwencja na zasadzie, że mogliśmy ratować Hugolinę i dzieci. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, ale widzę, że tutaj małpa już grasuje. Następnym razem nie popuszczę. W majty nie popuścisz? Dobrze wiedzieć, Hugo, że ty w majty nie popuścisz. Hugo, wstydziłbyś się, żeby tak obsrywać swoje kalesony. Naprawdę. Hugolina później będzie musiała prać przez ciebie, Deklu. Ale to już mniejsza. Dobra, jesteśmy z powrotem i teraz tu małpiszona mamy zasranego, który musiał, że tak powiem, paść. Dobra, sprawdzamy teren. Tu nic nie ma. Halo ludzie, tutaj nikogo nie ma. Poza mną oczywiście, bo ja jestem. To jest strasznie słabe, bo nie wiem jak tam się dostać. Znaczy, chyba wiem. Aby tam się dostać, będę musiał lecieć górą i tylko i wyłącznie górą.
Ale nie w taki sposób, Hugo! Opanuj się trochę. O Jezus Maria! Nie pamiętałem o tych słoniach. Trzy. Jak ja mam tamte diamenty zebrać? Weźcie mi powiedzcie. Czemu tam nie mogę wyżej się dostać? Jakoś dało się to chyba zrobić. Następnym razem lepiej się Dobra. Lepiej się postarasz kiedy indziej. Dobra, nie tym razem. Mamy teraz zabawy z małpami. Małpy kradną banany małpki bananówki i ukrywają się w pniu zwalonego drzewa. Bananówka jest coraz bardziej głodna. Musimy więc pomóc jej odzyskać banany. Złośliwe małpy wyjadają banany małpki bananówki. Musisz je odganiać, uderzając w ich głowy rybą. Bananówka jest okropnie głodna. Pamiętaj o tym. Płosz małpy, gdy tylko wystawią głowy z dziury. Mam to na uwadze. Jak zwykle muszę, kurde, nie trafić w bananówkę, tylko w Fernando. Bardzo często mi się tak zdarzało, za dzieciaka tak samo zresztą było. Nie wiem szczerze, ile mam tutaj tych bananów zabrać, ale chyba jak najwięcej mi się wydaje. Tutaj nie ma jakiegoś takiego limitu. To jest chyba taka minigierka, gdzie w zasadzie ona będzie się ciągle powtarzać, tak więc pokażę ją raz i po prostu polecimy na ostatnią już. A co do poprzedniej minigierki z tą piramidą inków, to za dzieciaka też miałem z tym problemy i też nie mogłem dalej przejść, ale słyszałem, że da się tam dalej przejść, że da się zdobyć te trzy diamenty. W jaki sposób? Nie wiem. A co się stanie, jak na przykład nie zbiorę żadnego bananu? Wiecie co? Mam pewien pomysł. Przeczekajmy teraz. Przeczekajmy, niech sobie czas przeleci. Ja sobie tutaj posiedzę elegancko, tak sobie kurde, jak żaba na liściu się rozwalę i poczekamy aż minie czas. Może będzie jakaś dodatkowa scenka. Byłoby fajnie, żeby tak wszystko pokazać. Miałem chyba za małą rybę. Trzeba było wybrać największy rozmiar. Ale wkurwiona małpa bez kitu. Dobrze. To skoro to już mamy, to teraz przyszedł czas na pary. Sprawdzić, jak też działają twoje małe, szare komóreczki i czy dobrą masz pamięć. Musisz odwracać równocześnie dwa obrazki. Zobaczymy, czy zapamiętasz, gdzie są pary. No to jest to, co mieliśmy w tym. W poprzedniej gierce, czyli w magicznej podróży. To chyba nawet są podobne obrazki.
Bo ta ryba, wiem, że była w magicznej podróży. No, ale kombo tu wleciało ładne. Elegancko. A, i to będzie leciało w nieskończoność, tak więc mogę sobie stąd wyjść. Halo? Miałem pokazać wszystko, więc pokazałem wszystko. Aczkolwiek jednej rzeczy nie pokazałem. A co jeżeli nie uda nam się uratować Hugoliny dzieci? Jaka będzie scenka? Spróbujmy. Polecimy na szybkości. Kurde, no. Dobra, wybieramy jedynkę. Teraz serio jedynkę wybieram. Jak mi się nie uda, to będzie... Będę happy, bo to już będzie wszystko, co mogłem pokazać z tej gierki. Hugo, wiedziałam, że potrafisz to zrobić. Ale teraz jest na złość, jak chcę pokazać scenę, która wyglądałaby, kiedy by mi się nie udało, to nagle, kurde, cały czas wygrywam, cały czas mam ten dobry ending. Tak jakby, nie wiem, gra już domyślnie chciała, żebym pokazał wszystko jak najlepiej. Nie podoba mi się to, chciałbym inaczej coś zrobić, chociaż raz. Ale znając szczęście... Nieszczęście mi dopisze w Tropikalnej Wyspie 2, do której z chęcią chcę was zaprosić i być może następnego dnia ujrzy ona światło dzienne. Ja to nagrywałem 15 grudnia o godzinie 18, prawie 30. Jutro o 16 grudnia o godzinie 15 wleci ten oto jednoodcinkowiec z Tropikalnej Wyspy 1, a pojutrze Tropikalna Wyspa 2, a w niedzielę... Może Hugo, a może jakiś tam jeden dzień lub dwa dni przerwy od naszego trolla i wleci coś, co też już od jakiegoś czasu planuję nagrać. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało, że sposób ciekawy, informatywny prowadziłem tego jednoodcinkowca. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy podoba wam się taki powrót do dzieciństwa, czy chcecie jeszcze więcej, nie tylko Hugo, ale takich właśnie gierek dzieciństwa, które kiedyś się tam pykało na kompie. Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Zapraszam na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram. W szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy. Mówię wam o odcinkach, o live'ach, co tam się u mnie dzieje, jak tam wygląda moje samopoczucie i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Niech cię szlak, ty Hugo 1.